Kendall wchodzi do wnętrza zamku. Wnętrze zamku jest ciekawym miejscem, ponieważ cały czas było tak blisko. To są jakieś dziesiątki metrów od zewnętrznego pierścienia, po którym krążyliście, natomiast od miejsca, o którym się słyszy i o którym się myśli, a w którymś nigdy nie było, wygląda imponująco, chociaż jest w miarę normalny. Ten sam ciemny kamień, z którego zrobione są mury, z tego samego kamienia zrobione są budynki w środku. I jest ich kilka głównych. Pomiędzy tymi budynkami przechadzają się strażnicy. Nie ma tutaj nikogo, kto nie byłby w barwach starego obozu. Strażnicy, w tym także w ciężkich, dobrych zbrojach, tych lepszych, które skradziono z żołnierzy królewskich po buncie. Widać tutaj pracującą zamkową kuźnię, już na pierwszy rzut oka lepiej zaopatrzoną niż kuźnia zewnętrznego pierścienia. Widać strażników trenujących strzelanie z kusz i walkę. Widać budynki, jeden najbardziej imponujący gmach jest w miarę na wprost bramy. Na tym budynku wiszą... To będą gobeliny, czy nie? No, wiszą tkaniny w kolorach też starego obozu, pokazujące, że jest to siedziba magnatów ówczesnych. Są koszary strażników, jest wspomniana kuźnia i dalej w głębi tego dziedzińca jest świątynia. Wykonana z podobnego kamienia, ale w trochę innym stylu, nie pasująca do reszty budynków stylem architektonicznym, jest bardziej zdobiona, tak można powiedzieć. I przed nią są ludzie w czerwonych szatach. Na razie dość daleko stąd. Siedziba magnatów jest bliżej, ona jest 20 metrów stąd. Ja na razie idę po prostu do Gomeza, to nie jest czas na takie manewry. Zerkam tak po stronę tej świątyni, ale myślę sobie, może porozmawiać z Gomezem, już będzie jakaś swoboda poruszania się, więc nie chcę zacząć od bycia posądzonym o jakieś nieczyste plany, więc przestaję na chwilę przed tą siedzibą magnatów, po czym no, staram się do niej wejść jakoś niechyłkiem, tylko tak... No nie ma innej opcji, bo strażnicy stoją na małych schodkach drewnianych prowadzących do wejścia z tej ubitej ziemi, która jest wszędzie poza tym na dziedzińcu. Wszyscy na ciebie patrzą w środku. Nie może jakieś super intensywnie, ale nowa twarz w zamku. To nie jest codzienność. Zwłaszcza kogoś, kto nie ma na sobie barw. Barw obozowych. Strażnik łysy, z takim trzydniowym zarostem. Patrzy. Co? Gdzie się wybierasz? Pozwolił mi tu wejść Diego. Nazywam się Kendall. Diego, to nie ma nic do powiedzenia. Torus. Torus też pozwolił mi tutaj wejść. Mam porozmawiać z Gomezem i Gomez zadecyduje, czy... Oczywiście, tylko dlatego Torus by cię wpuścił. Ale słuchaj, spytam Torusa, czy cię wpuścił. Jeśli mnie okłamałeś, marny jest twój los. Ja zachowuję absolutny spokój, nawet taki szczery. Trochę już widzę przez te igielki wszystkie i to już pewne rzeczy przestają już na mnie robić jakieś wrażenie, ale też nie komentuję tego, tylko kiwam głową i czekam, aż sobie pójdzie spytać. Mhm. Nie, on teraz, wiesz, teraz nie, teraz mówisz. Chodź. Wchodzę. Wnętrze budynku przywołuje wspomnienia. Ponieważ znamiona luksusu. Drewniana podłoga pod nogami, obrazy na ścianach, jakieś dekoracje, zapach pieczonego mięsa, coś się gotuje. Po prawej od razu w budynku widać kuchnię i kucharza w fartuchu i dobrze wyglądającego kucharza przy jakiejś wyposażonej kuchni, a nie tylko przy jednym kotle gdzieś w zewnętrznym pierścieniu. Stół z jedzeniem, sery, jakieś szynki, chleby, jakieś nierozpakowane pakunki. Po lewej stronie od razu zbrojownia, bo to jest taki korytarz jakby do takich... Są dużo otwarte drzwi, przez które widać oba te miejsca. Zbrojownia, pełno mieczy i to też takich lepszej jakości. I widzisz, przed tobą jest mężczyzna, który na ciebie zwraca uwagę, ale jeszcze zanim go...
Zanim na niego zwróciłeś uwagę jakąś większą, żeby mu się przyjrzeć, to kąt oka wyłowił, że w kuchni jest kobieta, która ściera podłogi, szoruje. Jest ubrana dość skąpo, w ubranie, którego pewnie ona sobie nie wybrała, tylko ktoś wybrał za nią. Skórzane, obcisłe ubranie i jest, szoruje podłogę. Myślisz, kiedy Kendall w ogóle przechodzi przez to miejsce, to widać w ogóle w jego postawie, bo on to jest niewerbalny, widać jak on jakby podejmuje decyzję, jak się zaadaptować przed rozmową. I na początku jest tak, że jest zdziwiony i rozgląda się, kiedy widzi te wnętrza, potem się stopniowo rozluźnia i idzie przez kilka kroków, oglądając tę rasę, nawet do jakiego podchodzi, przygląda się. I pojawia się w nim taka naturalna swoboda człowieka, który bywa w takich miejscach. Po czym bierze głęboki oddech i przywołuje się do porządku, idzie trochę skromniej, jakby przybiera taką postawę trochę jakby trochę petenta, trochę gościa. Domyślając się, że nie powinien przed ludźmi, którzy możliwe, że są w takich zamkach od niedawna i są bardzo dumni, że są w takich zamkach, nie można przypadkiem wyjść na kogoś, dla którego to jest dużo bardziej naturalne i takie, bo to tacy ludzie nie lubią tych drugich ludzi. Więc i teraz Kendall idzie już tak spokojnie, z taką minimalną nonszalancją, na zasadzie, że nie robi to na mnie aż takiego wrażenia i nie będę padał na kolana, ale też taką ostrożnie i jakby patrzę na tego, odrywam z trudem wzrok od kobiety i patrzę na tego człowieka tak długo, aż on będzie też patrzył na mnie, żeby widział, że ja idę do niego, że to zauważam, że jestem tutaj zainteresowany przestrzeganiem wszystkich praw i procedur. Kiedy jestem na tyle blisko, że to ma sens, to skłaniam mu głowę lekko. Jasne. Witaj w zamku. Wysoki mężczyzna o smukłych rysach twarzy i wąskim nosie z bardzo dokładnie przystrzyżoną, ciemną, ale siwiejącą lekko brodą i wąsami, włosy ładnie ułożone, ktoś, kto dba o siebie, w zbroi, po której widać przepych, zdobiony napierśnik, udekorowana futrem u góry, barwy starego obozu, ale nie jakieś tkaniny, z których są proste odzienia, tylko wykończone rękawy, wykończone nogawice, to posplatane z jakimiś stalowymi elementami. Taki wygodny pancerz, ale przede wszystkim pokazujący bogactwo. Witaj w zamku. Zapewne przechodzisz do Gomeza. Dobra, każdy, kto chce rozmawiać z Gomezem, najpierw rozmawia ze mną. Mówił mi Kruk. Jestem prawą ręką szefa. Rozumiem, że chcesz pogadać z Gomezem, żeby do niego żeby dołączyć do jego ludzi, tak? Zgadza się, Kruku. Dobra. To chodź za mną i niczego nie dotykaj. Krótki kiniecie głową. Ruszam za nim. Schodzicie przez zbrojownię schodami w dół i wchodzicie do sali ze stołem przede wszystkim. Jest to podłużna sala, w której dominuje stół, który teraz już nie jest zastawiony, jest po jakimś późnym śniadaniu, ale widać, że było tutaj sute śniadanie z towarami, których w zewnętrznym kręgu się nie widuje. Butelki po winie, jakieś niedojedzone szynki, egzotyczne owoce, tego typu rzeczy. Na ścianach są obrazy i dekoracje. Mijacie ten stół. Wchodzicie do drugiej części pomieszczenia, oddzielonej tymi drewnianymi kolumnami. Po drodze dwóch kolejnych dobrze uzbrojonych mężczyzn patrzy na ciebie w milczeniu. Widać po nich, że to są zawodowi zabójcy. Jest coś takiego w nich, czego nawet nie ma w oczach strażników. Co widać, że to są ludzie jeszcze bardziej bezwzględni i jeszcze bardziej sprawni. Jeden z sporą blizną na twarzy, która też pokazuje, że już niejedno w życiu widział. Więc z założonymi rękami stają, patrzą na ciebie. I na końcu tej sali jest tron. Drewniany tron, wykładany skórami. Kolejna kobieta szoruje tutaj podłogę, gdzieś u podnóża tego tronu. Jeszcze jedna kobieta stoi z wachlarzem i wachluje mężczyznę, który siedzi na tronie. Kolejny wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna w bogato zdobionym pancerzu. Nad nim
wielki obraz króla Robara za czasów jego świetności, gdzie Robar siedzi na tronie i ten człowiek wygląda bardzo podobnie i może nawet chce tak wyglądać tuż pod tym obrazem, obrazem królewskim. Siedzi na tronie jakby trochę znudzony, brunet, o dość o chłodnym spojrzeniu, z czarnym, siewiejącym wąsikiem, lekko siewiejącymi bokami, krótkie włosy przystrzyżone, wąsik poza tym idealnie wygolony. Przy ścianie stoi miecz dwuręczny, niedaleko, jakby blisko pod ręką. Gość poza tym jest uzbrojony. Widzisz, że ma przy sobie jakieś ostrze, jakiś nóż, jakieś tyle, coś takiego. Gość, który jest... przemoc nie jest mu daleka. No ja... dziękując bogom, że znam podstawy etykiety, podchodzę na taką odległość, na jaką należy podejść, po czym skłaniam się. Panie? Witaj. Patrzę mu w oczy przez jakiś czas. Jestem Kendall. Diego i Taurus poddali mnie próbom. Oczywiście, że tak. Inaczej byś tutaj nie stał. Chcesz dołączyć do moich ludzi? Tak, panie. Dlaczego ktoś taki jak ty miałby mi się przydać? Bo jestem bystry, panie. Jestem sprytny. Nie przechodzę obok okazji bez przynajmniej przemyślenia, jak można byłoby jej użyć. Znam zasady etykiety. Jestem niezłym rozmówcą, bo czytałem to i owo. Znam się na historii. I gdybym był pilniejszym uczniem, wiedziałbym o niej więcej, no ale teraz w kolonii nie nadrobię już wiedzy, której nie mam. W jaki sposób ktoś taki miałby mi się przydać w tym miejscu? Mogę być szpiegiem, panie. Mogę być doradcą. Mogę być... Kogo miałbyś szpiegować? Ludzi z nowego obozu, którzy, jak zdążyłem zauważyć przez ten krótki okres czasu, wchodzą w dużo bardziej złożone relacje z twoimi ludźmi niż tylko prosta rywalizacja. Wariatami z bagna, których wszyscy lekceważą, a którzy dzień po dniu gromadzą więcej i więcej zwolenników i coś planują. Ludzi w środku, którzy szemrają, którzy są niezadowoleni. Czy znasz kogoś z tych obozów, żeby chcieć tutaj szpiegować? Czy to tylko propozycja na przyszłość? Poznałem Loresa. Proponował mi pracę dla siebie. No ale... Lares. I? Jestem tu, więc odrzuciłem jego propozycję. Kogo jeszcze? Znam jednego z adeptów Śniącego, który się tam wybrał. Nikt ważny i pewnie nikim ważnym nie zostanie. No ale znam. I? Arnolda, cieni, kilku. No oczywiście ich nie będę szpiegował, bo to twoi ludzie. I? Mordraga, ale on prawdopodobnie nie żyje. I to wszystko, panie. Wykonując zadania, ucząc się tego miejsca, poznałem tylko tyle osób. Nie będę wymyślał kolejnych, by zrobić na tobie wrażenie. Ja patrzę mu w oczy co jakiś czas i co jakiś czas spuszczam wzrok. Wiem, że to jest dobra metoda, że nie wyzywam kogoś na pojedynek, a jednocześnie nie unikam wzroku, więc to jest takie... Co jakiś czas spuszczam wzrok, widzę, że nie chcę, żeby on czuł, że rzucam mu wyzwanie, ale też staram się po prostu nie unikać jego wzroku. To jest to trudne, bo to jest człowiek, który siedzi na tronie i Kendall wie, po co są trony i takie komnaty i to działa nawet na niego, chociaż wie, po co się to robi. To nie jest tak, że wiedza wyłącza działanie takich elementów, więc... On zerka na chwilę w bok, na kruka. Lekkie skinięcie palcami. Kruk podchodzi. Coś szepczą sobie do ucha. Gomez odwraca się z powrotem do ciebie. Wiedziałeś, że znasz kogoś z obozu na bagnie. No dobra, gdybyśmy mieli cię posłać do obozu na bagnie.
To by ci się jakoś przydało? Że go znam? No. Musiałbym mieć niezłą historię, panie. Nikt nie uwierzy, że ktoś taki jak ja mógłby przystąpić do nich z własnej woli, więc infiltracja ich jako jeden z nich w moim wypadku byłaby kompletnie niewiarygodna. Ale jako jakiś kontakt, ktoś, kto chce nawiązać relacje, być kimś w rodzaju ambasadora, to już wchodziłoby w grę. Myślę z perspektywy wiarygodności całej tej historii, no i pytania, co chciałbyś, panie, abym tam dla ciebie zrobił. Jeszcze chwilę nachyla, wiesz, gada z Krukiem. Zróbmy tak. Bo może nam się przydać człowiek, który by nam coś powiedział o obozie na bagnie. Ale przydałoby się, żebyś coś o nim wiedział, zanim uznam cię za kogoś z moich ludzi. Czy byłeś kiedyś w obozie na bagnie? Jeszcze nie. Więc oferujesz mi szpiegowanie obozu na bagnie, chociaż nigdy tam nie byłeś. Tak, bo znam człowieka, który już tam był. I który, no, jest mi winny kilka przysług. Poza tym nie jest zbyt lotny, więc owinięcie go wokół palca nie powinno być trudne. To zdobądź trochę kontaktów w obozie na bagnie. I jak będziesz miał jakieś znajomości w obozie na bagnie, to przyjdź do mnie. Dobrze, panie. A teraz idź. Kruk cię odprowadzi. Kłaniam się jeszcze raz i odwracam się i wychodzę. Albert czy Armand? Myślę, że ja. Albert w tym czasie... A wy co w życiu się mieliście? Albert w tym czasie postanawia spożytkować czas, którym jeszcze pozostał. Myślę, że jest około południa, tak mniej więcej. Okej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że po prostu może być chwila, skoro wszyscy macie czas w tym obozie, to możecie spotkać się po prostu przed, na przykład. Przed bramą. Bo wiesz, co chciałem zrobić? No. Zorientować się, za ile na arenie byliby mnie w stanie troszeczkę podszkolić z walki. Ile Kender płacił? 50 drewek rudy? Tak mi się wydaje, ale szczerze mówiąc, znowu grupa merytoryczna fanów będzie musiała sprawdzić, bo... Mi się wydaje, że 50, także... Dobra, no to ja się, gdy się o tym dowiaduję, to rezygnuję. Okej. Więc idę... No, możemy założyć się spotkać. Myślę, że to jest dobra myśl. Wszyscy macie czas, spotykacie się. Widzicie, spotyka się gdzieś, jak widzicie, Kendall wychodzi przez bramę zamku. Ja mam pytanie, czy jest jakakolwiek okazja, kiedy wychodzę, żeby spotkać tegoś z tych ludzi w czerwonych szatach? Możesz tam po prostu pójść. Tak, czy spotkać tak, żeby przechodził, chwilowo nie ma pod ręką, musiałbyś tam po prostu pójść. I Kendall mówi, wychodząc przez drzwi, zatrzymuje się na moment i mówi: Inosie, pamiętasz mnie? Ja przed chwilą modliłem się, to było niedawno, więc mam nadzieję, że jeszcze nie zapomniałeś. Mam list do twoich kapłanów i liczę, że jeśli postanowię postąpić słusznie i go przekazać, to nie spotka mnie za to żadna kara. Po czym ruszam takim raczej szybkim, ale bez biegu krokiem w ich stronę. Mhm. Dobra. Zbliżasz się do świątyni. Mhm. Trzech magów stoi na zewnątrz. Tego nie aż tak dużego budynku, to jest dwupiętrowy, z rozmiaru powiedzmy domu jednorodzinnego z naszych czasów. Stoją na zewnątrz. Czerwone szaty, spięte z przodu szerokim takim skórzanym pasem, więc taki ciemno-czerwony kolor miesza się z czarnym. Dwóch cię trochę ignoruje. Jeden młodszy, nawet bardzo młody, jak na maga, jakieś 20 parę lat, stoi przed wejściem. Ja sięgam po ten list i mówię, jak się mówi do tego panu, wielebny, szanowny. Na pewno wiem, bo to jest jakiś zwyczaj, który po prostu zamierzam zastosować. Tak. Wielebny chyba jest adekwatny, albo... To ja mówię... To magowie są słudzy Inosa, magowie ognia. Sługo Inosa! Witaj! Nazywam się Kendall, ale to nie ma dużego znaczenia, gdyż jestem w pewnym pośpiechu, gdyż po raz pierwszy zawitałem u Gomeza, polecono mi wyjść szybko do bramy. Witaj, ja jestem Milten, mag ognia i pokorny sługa Inosa. Witaj. Ja staram się nie zniecierpliwić się, bo ja trochę nie chcę
Zanim przekroczyłem barierę, jeden z innych sługi Nosa z zewnątrz polecił mi przekazać list. O! Nie bacząc na ryzyko oraz chęć zysku, która w tym miejscu jest silną pokusą, postanowiłem, że dostarczę ten list do rąk własnych. Czy liczę na nagrodę? Zapewne, ale teraz nawet nie mam czasu o niej dyskutować. Chcę po prostu zrobić to, co słuszne w oczach Boga. Przekazuję mu list. Na mnie już pora. Jeżeli będziecie chcieli mnie znaleźć, jestem Kendall. Mieszkam w starym obozie. Po czym ruszam w stronę wyjścia do bramy, bo ja naprawdę się boję tego Gomeza i nie chcę tutaj mieć przypału. Okej, dobrze. Wiem, to jestem bardzo ciekawy tego gracza, ale nie, Kendall by tak nie zrobił. W sensie, że trudno, ten wątek może kiedyś wróci, ale... Dobrze. Jeszcze się odwracam, mówię, pamiętaj, Kendall. I ruszam. Nie wiesz, co tam napisałem? Przypominam sobie. Dobrze, to list. No ty odchodzisz, dobrze. I wychodzisz. Spojrzenia strażniku odprowadzają cię, ale nikt się nie odezwał i cię nie zaczepił. Dalej. Wychodzisz przez bramę. Niedługo potem spotykasz będących tu w obozie Alberta i Arnolda. Która godzina mniej więcej? 11? Wczesny, dobra. Tak? Myślę, że coś by było. Też myślę, że może okay. 12-13. Człowiek się raz na jakiś czas pomodli i mówi, myśli sobie, Inosie, ześlij znak. I zsyła znak, spotkanie naszej trójki i myślę sobie, Inosie, inny znak. Dobra, czy to musi być ten znak? Ale co ci nie pasuje? Nie, dobrze, no skoro... Ale co ci nie pasuje? W mojej tak osobie. Patrzę na ciebie z góry. Wiesz co, Albercie, jak tak teraz na ciebie patrzę? Zmężniałeś. Możliwe. W twoich oczach płomień czegoś na kształt determinacji? Można tak powiedzieć. Celu? Tak. Nie, to wyglądasz na kogoś, kto już nie będzie chciał być najlepszym przyjacielem Rzoda. Właśnie dzięki co? Za pomysł. Rzut mi powiedział, co zrobić, żebyś się zwalił i powiedział, że jesteś gburem, więc też jestem. A skąd ty wiesz, że jestem jego najlepszym przyjacielem w tym momencie? Nie, no po prostu zachowywałeś się przez dłuższy czas jak ktoś, kto mógłby chcieć być jego najlepszym przyjacielem. Wiesz co, jestem, ale powiedzmy, że to jest chwilowe. Rozumiem, Kendall myśli sobie, to zupełnie tak moja przyjaźń z tobą teraz. mówi... Nie, tak... czekaj, czy ty masz do mnie jakąś sprawę? Nie byłbyś dla mnie taki uprzejmy, jakbyś nie miał do mnie żadnej sprawy. No oczywiście, Kendall jak sprawa. Może chcesz ci opowiedzieć, co zrobił z Mordragiem. Sprawa. Co, nie. Z kim? No z tym z nowego obozu. A, był tam jakiś taki, siądźmy sobie pamiętam. Tam spokojnie na uboczu. Może faktycznie jest to jakiś znak. Dobra, siądźmy sobie na uboczu. Czemu nie? Mam jeszcze w sumie cały dzień tutaj, więc... A potem co? Wracasz do swoich, na Bagdon. O, jutro z rana. Zabieram ze sobą Wrzoda. Dlaczego? Czy taki rozkaz twoich przełożonych? Nie, po prostu mam... Czy śniący cię zniszczy, jeśli tego nie zrobisz? Mam pewien plan, jak uratować od Wrzoda całą tę zasraną kolonię. Chcesz go zabić? Nie. Nieszkodliwy idiota. Nie. Znaczy szkodliwy, ale wiesz co, bardzo... powiedzmy, że brzydzę się przemocą i nie chcę go zabijać koniecznie, natomiast... Wystarczy, że go uderzysz. Ale nie chcę go bić. Ale tam... Nie chcę go bić. Chcę... Powiedzmy, że mam plan. A ty co? Ale to ci może opowiem. Myślę, że siadamy gdzieś w jakimś miejscu, takim, gdzie można usiąść i zjeść, gdzie w miarę akurat nie ma teraz jakiś tu... Nie na jakimś takim absurdalnym uboczu, żeby mi nie wyglądało, że knujemy, ale... Jasne. Jest jakaś ławka przy jakimś małym palenisku, przy którym no, trochę zimniejsze już wiatry są o tej porze. Deszcz co prawda ustał, ale jest jakiś zimny powiew, to ognisko, no, rozpalacie je, trochę przyjemnie grzeje. Gdzieś tam Bladby przychodzi patrolując, puszcza wam oko. No. Nie zorientował się jeszcze. Co tam Kendall? Co tam? Wygadałem z Gomezem. O! Z szefem wszystkich szefów. Jak? No, jest groźny. Jest groźny. W sensie nie ma żartów. Powiedział, że będę mógł zostać jednym z jego ludzi, jeśli nie zgadniecie. Znowu zrobię jakąś misję. Ci ludzie znają tylko jeden sposób weryfikacji innych ludzi. Może jest to jakaś mądrość? Nie wiem. Nie wiem. Tak czy inaczej... Dzięki misji on ma się więcej doświadczenia. No jest... Jest to prawda, No ale co z tobą? Bo my też chcieliśmy podobne plany. No tak, jeszcze muszę porozmawiać z tym złym przy bramie i chyba już wszystkich w tych cieniu. Z tym Torusem? Nie,
A, złym, złym. Złym, tak, jeszcze ze złym nie rozmawiałam, ale to tak, wiesz. No dobra, czyli ty mniej więcej po prostu powoli, nieśmiało i przewracając się idziesz moimi śladami. Ale ty, Albercie, jak jest w tym obozie na bagnie? W obozie na bagnie? Śmierdzi tym bagiennym zielem, naprawdę, nie trzeba. Bardzo przyjemny zapach. A ty byłeś? No nie, wcale. No. Już jeden więcej nie wybieram, tak? A właśnie, a co ci się w ogóle stało, że potrzebowałeś tej mikstury leczniczej? Bo ja tam nie znam szczegółów w sumie. A to przecież wszystko ci Agnoldo dopowiedział. No właśnie. No właśnie nie. No powiedziałem, tam wtedy w obozie na bagnie, nie pamiętasz? Pewnie to bagienne ziele, bo tam możliwe. Wiesz. Dobra, no. Nieważne. Jeśli chodzi o obóz na bagnie, no poznałem tam parę osób, coś tam pomagałem, ubijałem trochę bagiennego ziela. Powiedzmy, że powoli pnę się w hierarchii sług śniącego. Ale tak, że cię tutaj zatrzymam. Wierzysz w to? Tam coś wiesz co? Jest? Powiedzmy, że tak. Wierzę w Boga, nie wierzę w instytucję. No to ciekawe, bo Boga jak na razie nie spotkałeś, a w instytucji pniesz się w górę. Słuchajcie. Potrzebuję przerwy i odmiany. Przerwy i odmiany. No. Aż tak było źle u Gomeza? Nie, ale myślę, że musi widzieć przez jakiś czas, że jestem bardzo zajęty. Powiedział, że byłoby dobrze, żebym opracował dla niego mapę terenu naokoło. Że mapy są nieaktualne i są watachy. W ogóle dowiedziałem się, że na południu są tu orki. Czy w ogóle to wiecie? Orki? No, też nie wiedzieliście, uff. Dobra. Ale takie te? No takie jak ten z wojny. Z płetwami czarno-białe? Nie udawaj. Nutka, nie. A nie, czekaj, bo my wojnę z nimi toczymy. Faktycznie, to ma sens. Ja jestem Albert jest autentycznie zdziwiony. No tak, ja też, mnie to zaskoczyło i myślę sobie, że no taki rekonesans, niebezpieczna sprawa. A z drugiej strony, jak już zaszedłem tak daleko, że gadałem z tym całym Gomezem, no to byłoby dobrze, żebym już... Chcesz iść na orki? Nie od razu na orki. A to umiesz rysować, żeby prosił mnie, żeby zrobił map, żebym naniósł mapę tą mapę, tak, ale nie pokazuję za szczegółowo. Mam tu taką mapę, ale ona jest nieaktualna, jeśli chodzi o miejsca, gdzie jest niebezpiecznie. Aha. To się cały czas zmienia, bo są te wilki, chwilopijce. I właśnie orki, co niepokoi mnie najmocniej. Tak, oraz tak. Też jacyś tam szpiedzy z nowego obozu, no i prawda. No czego, tak. Czego byście nie chcieli do tego? Jak najbardziej. I mam no, poprzechadzać się tutaj po okolicy i zaktualizować taką mapę zagrożeń. Myślę sobie, że skoro ten obóz na bagnie jest gdzie? Tutaj na wschód, tak? Tak. No to w tamtą... Nie, na zachód. Nie, na zachód jest nowy obóz. No to jak będziesz szedł w tamtą stronę, to ja sobie pójdę kawałek z tobą. No i niestety z wrzodem w takim razie. Tak, nie bij go. Dobrze, no uwierz mi, to jest wszystko... I po prostu po drodze wszyscy na tej podróży zyskamy. Ty zyskasz wspaniałe towarzystwo i obronę, bo trochę podszkoliłem się w walce. O tak. Ja nie będę jednak zupełnie sam łaził po tych dzikich terenach, jeśli nie daj Inosie, czy tam, prawda, śniący. No to jeśli coś by się napatoczyło, albo my byśmy na coś się napatoczyli, to będzie trochę bezpieczniej. Rzucimy szybko wrzoda na pożarcie bestiom i uciekniemy. Byłoby to okrutne? No troszkę. I co? Ja porobię na mapie, pozaznaczam w miarę dokładnie niebezpieczne miejsca. Gomez będzie zadowolony. A my co? Masz ochotę się nami przejść? Nie, zbyt po co mam iść do tam obozu bagnach? Naprawdę tam śmierdzi bagnie. Ja do obozu na bagnie, chodzi mi tylko, że w tamtą stronę pozaznaczać te miejsca i tak dalej. Może tam przespać się w jakimś namiocie, jak mają mnie ugoszczą i wracam z powrotem. A tak jak patrzę i zastanawiam się, po co miał być z nami iść. Tam chyba nie ma potrzeby. Zostanę i wiesz, zajmę się spotkaniem się, ze złym. Myślę, że absolutnie nie ma takiej potrzeby. To co? Kiedy wyruszasz? Jutro o świcie. Doskonale. To ja sobie coś jeszcze tutaj zjem. To do zobaczenia, przy południowej bramie w takim razie. Do zobaczenia. Idę trenować na arenę. Mam cały dzień i Kendall już czuje, że żarty się skończyły, trzeba dobrze wykorzystać czas. Wieczorem wprawdzie zamierzam się trochę napić i trochę zjeść dobrze. I tak się przygotować na zasadzie, że po prostu dać sobie miły wieczór. Ale póki jest jeszcze wcześnie, to chcę potrenować na... Aha, tylko że nie mam punktów nauki, żadnych, nie wszystkie wydałem. A czy jak potrenuję, a dostanę, to tak nie działa. Po sesji, możesz po sesji rozwinąć. Mogę rozwinąć po sesji, zakładając, że trenowałem. Okej, okay, tak. To i tak zrobię, no. Mogę ja? Nie chcę zrobić to szybko, dobra. Tak powiem. Nie, że ja chcę sobie zrobić rekonesans, co jest na tym handlowisku i czekam na mojego przyjaciela Alefa, aż wyjdzie z kopalni. Jasne. Więc to też można skipnąć, tak?
Można, chyba że chcesz pogadać ze złym albo jakoś... Nie. Nie, okay. Nie. Dobrze, dobra, to będziesz gotowa na wieczór. Szukam Żoda. Okej. Okay. Trzeci raz tego dnia. Uf, to jest chyba jakąś w dziejach tej kolonii, że ktoś aktywnie szuka go trzeci raz w ciągu tego samego dnia. To jest przyjaźń. Nie było to trudne. On tylko cię dostrzegł, zaczął, wiesz, biegnie w twoją stronę. Albert, Albert! Cześć, Wrzut! Cześć, Wrzut, słuchaj! Przestań ze mną pogadać! Tak, słuchaj, jest taka sprawa. Tylko nie stresuj się, spokojnie. Jutro, jak wiesz, ruszamy o świcie. Dobra, aha. Dobra. Słuchaj, tak. Tylko niestety, mówię niestety dla ciebie, bo ja wiem, że nie lubisz tej osoby. Niestety będzie... Nie. Niestety będzie. Czy jest to... Ktokolwiek... Niestety będzie z nami Kendall. Ale jak to? Słuchaj, ja wiem... Słuchaj, ja cię w razie czego przed nim obronię. On obiecał, że nie zrobi ci żadnej krzywdy. Ale... Bo, słuchaj, dlaczego zadajesz się z tym zbirem? Wiesz co... Myślałem, że jesteś miłym człowiekiem. Wrzucili nas razem do tej... kolonii tego samego dnia pod tą kopułę. Wiesz, ciężko mi tak... Stara znajomość, rozumiesz? No ludzie tak czasem mają. Plus on będzie z nami tylko przez chwilę, dojdziemy do obozu na bagnie, a potem się z nim rozstaniemy. I tyle. A w razie czego? Słuchaj, jakby nas coś napadło... A co jeśli on też zostanie w obozie na bagnie? To wtedy... I będzie chodził i będzie mnie gnębił. To wtedy, jeżeli zostanie dłużej w obozie na bagnie, to na pewno zrozumie, że śniący jest słuszną drogą, a śniący kocha wszystkie swoje dzieci. I gdy Kendall pozna nauki śniącego, to na pewno nie będzie cię gnębił. Wystarczy, że zostanie trochę dłużej w obozie na bagnie. A poza tym, jeżeli by nas coś napadło podczas podróży... Słuchaj, ja trochę walczyć umiem, ale nie tak dobrze jak Kendall. Kendall umie walczyć bardzo dobrze, więc jeżeli by nas coś napadło, no właśnie, to on... To dlatego się go boję. Ale dlaczego? Ale co? O co chodzi? No tak się zawsze kończy z tymi, co umieją walczyć. Ale że co? Potem zaczynają cię bić, bo jesteś słaby. Nie, ale Kendall rozumie, że ty nie umiesz walczyć, no jakby nie no będzie... No właśnie! Słuchaj, obronimy cię i wszystko będzie dobrze. Dobrze, zaufam ci. Jesteś moim najlepszym kumplem, jesteś dla mnie jak brat, więc... A na obozie na bagnie poznasz kolejnych braci. Złożę w tobie całą moją nadzieję, bo już nie mam innego pomysłu, jak mam żyć w tej kolonii. Dobrze. Do zobaczenia jutro rano. Do zobaczenia. Po świcie przy południowej bramie. I idę w kierunku świstaka. Jasne. Szukam świstaka. Znajduję świstaka. Hej, świstak. Kręci się gdzieś. No cześć. Co tam, doszły do ciebie jakieś wieści ciekawe? Czekaj, ty chciałeś Fiskowi, tak, żeby Fisko spowiadał już? Tak. Już wtedy, tak. No. Tak. Doszły do ciebie jakieś ciekawe wieści? No doszły do mnie wieści. No. I co? Niezłą jadkę mają. Nie chcesz swoją rudę, prawda? Czemu miałbym jej nie chcieć? Nie wiem, nie składa ci jakichś ślubów ubóstwa czy czegoś? Dobra, nie. Dobra, słuchaj. Ja jeszcze w bractwie nie jestem oficjalnie, więc nawet jeśli to... Umowa jest umowa. Dobra, trzymaj. Rzucę ci sakiewkę. Patrzę, ile tam jest. Jest to obrywek. Jest tu. Dobra. Miło się z tobą robi interesy, świstak. Żegnaj. Dzięki, z tobą również. Jakbyś chciał kiedyś, może... Jeśli byś, wiesz, poszedł po rozum do głowy i chciał ty dołączyć do starego obozu, mogę cię poprzeć. Jak najbardziej. Dzięki wielkie za propozycję. Czy świstak stoi gdzieś blisko targowiska? W miarę. No on mieszka blisko targowiska. On mieszka blisko targowiska. Dobra, to ja generalnie ja się jeszcze trochę kręcę po targowisku. Nie chcę od razu iść do Fiska i tam... Jasne, dobra. No, wiadomo, o co chodzi. Chcesz odebrać jeszcze 50 bryłek. Rozmawiam, brylek. Tak. Nie, tak. Chcesz dać mu 50 bryłek. Tak, chcę mu dać 50 bryłek. Spoko. To się odbywa w miarę bez problemów. Tak? Możesz, tak. Okej, okay, tak. Dobra. Więc idę do tego alchemika całego. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Alchemika? Tu jest Dexter chyba tylko. Dexter. Do tego, który miał... Laboratorium. Tak. Tak, to, który miał laboratorium, dokładnie. Co tu handluje, tak. To jest handlarzem bardziej. Tak. Ale też jest. Handlarzem. Na recepturę. Aha, i chcesz od niego odkupić recepturę? Tak. Ale po prostu, czy coś jeszcze? Tak jak się umówiliśmy, 80 bryłek i ja ci ją przepiszę.
Znaczy dajesz mi odpis. Dajesz mi Daję odpis. Ci odpis i 80 bryłek. Tak. Jak najbardziej. Możemy się tak umówić? Aha. No to? No to tutaj, siadasz przy mnie i piszesz. Nie ma problemu, dawaj to. No. Piszę. Piszę, przepisuję ładnie. Obserwuję ci kotem oka przez kiesę. Nic nie kombinuję, przepisuję wszystko tak jak jest. Jasne. No to co może nadchodzi wieczór powoli i Arnold... Nie, czekaj. Jeszcze? Zmieniam proporcje jednego składnika. Jednego. Jednego składnika proporcje zmieniam. Chcesz, żeby po prostu nie działało, czy żeby działało inaczej, czy... Żeby działało inaczej. Chcę, żeby świat płonął po prostu. Chcę, żeby świat płonął. Chcę, żeby ludzie dostawali po tym bardzo... Żeby może i działało leczniczo, ale żeby przy okazji ludzie dostawali gwałtownej, wyjątkowo ostrej biegunki. Dlaczego to jest zawsze biegunka? Dobrze. Dobrze. Gwałtownego, wyjątkowo ostrego zatwardzenia. W takim razie. Nawet gorzej. Okej. Okay. Jakiś rzut robimy na to, żeby... Na razie... Znaczy... Na razie to po prostu robisz. Tak, robię to. Czy Dexter się zorientuje? Pytanie bardziej, czy Dexter się zorientuje. No to już to zobaczymy. Daję mu 80 rudek. Jasne, dobra. To ty rudek i... Ale w wieczór górnicy wrócili z kopalni. Jest... Dobra, jest Alef. No i co? Jak tam? Znaczy tak, ten Blackburn to on trzyma na zamku tę większość pieniędzy, więc nie no jak to strażnicy. Sens, jak to strażnicy. Jakbym mieszkał na zamku, jeden, też bym trzymał swoje ale rzeczy. Ale jest jeden w końcu... pomysł na dobry interes. Kojarzysz tu tego Mordraga, co tutaj chodził, ten z nowego obozu? No kojarzę tego nie Mordraga, ma. No. Czyli jest dziura. Aha. Moglibyśmy jakoś się zakręcić, żeby dogadać się między w tej strefie handlu między obozami, bo jest dziura, za którą Fisk nie jest szczęśliwy. Może by się dało jakoś dogadać. Okej. Okay. Czyli co proponujesz konkretnie? Proponuję... Dogadać się z kimś z Fiskiem? Z Fiskiem i z kimś z nowego obozu. No co, brzmi jak jakiś plan. To zajdziemy do Fiska, czy najpierw... Cholera, a do czego ja ci jestem w tym potrzebny? No do tego, że ktoś musi być w nowym obozie, a ktoś musi być tutaj. Ale to czy... I ja mam być którą z tych osób? A którą wolisz? Być tutaj. Być tutaj. Dobra, to co wiesz o nowym obozie, czego mogę się bać? No, że to jest... Banda anarchistycznych barbarzyńców. Tam jest, no wiesz, słuchaj, stary obóz ma swoje wady, jasne? Jest za mordy, zgadzamy się. Ale jak się w tym umie żyć, no to można jakoś żyć. Nowy obóz, no to są bandyci. Tam się musisz umieć bić ze wszystkimi, bo tam każdy może cię ciągle przywalić. I to robią często. Tam jest prawo siły. No to wiesz... Tam się ciężko robi interesy. Słuchaj, jak ktoś jest bezlitosny... To jak to Mordrak zrobił, że robił te interesy? Może umiał się bić. Zawsze był można dogadany. By było coś tutaj zwinąć. Znaczy dobra, nie? No to może, no okej, da się z nimi dogadać, ale to są jednak bandyci. To są nieprzewidywalne rzeczy. Z takimi ludźmi, co to wiesz, mogą przywalić człowiekowi z byle powodu i nikt nie będzie płakał nad tobą. Ci powiedzą, że jak sobie dałeś przywalić, to że zasłużyłeś. No to jest takie miejsce. No i... Słuchaj, spoko. Jak chcesz, świetny pomysł, ja popieram. Ale ja chcę być tutaj. Ja mogę załatwiać interesy na miejscu. Mogę coś handlować, coś przykombinować, jasna sprawa. Dobra, to ja świecie ruszam do nowego obozu i... Jakiś kontakt potrzebujemy. Czy jest jakiś w ogóle cokolwiek, jakiś kontakt między obozami, żeby przekazywać sobie wiadomości, czy to po prostu trzeba iść i. Raczej trzeba iść. Dobra, no to. Bo są kurierzy, magowie wody przysyłają kurierów, no to przychodzą właśnie Mordrak był kurierem. Więc oni czasem przychodzą do na zamek. Znaczy nie ma teraz czegoś takiego. Chwilowo nie ma, no to ktoś inny może poza Mordragiem musi te funkcje pełnić. Może myślicie, że pójdę do nowego obozu i na przykład spotkamy się, zobaczę co i jak. Może ci przypomina, że święta do nowego obozu?
Muszę tam pogadać, że nic nie mówię. To nie chcę wchodzić na meta, ale może akurat tak mi tobie się przypomnie. Czyli co, chcesz zostać kurierem magów? Magów wody? Nie wiem, no kiedy pójdę, ogarnę sytuację, wrócę, słuchaj, i coś ustalimy, nie? Dobra, ale słuchaj, to idź. Ja ci wiesz, życzę powodzenia, tak? Będę trzymał kciuki za ciebie dzień i noc. Liczył na twój powrót z towarami, jak coś przyniesiesz z nowego, czy tam... No, że to odwrotnie działa, nie? Czy nie? Aha, no tak, dobra, no to też, tak? No bo tak, w sumie nowy obóz, co oni tam mają, prawda? Po co? Ktokolwiek jest w tym nowym obozie, skoro jest tak zły? No są tacy ludzie, no. Chociażby ci, którzy mają tak napięku ze strażnikami, że tu się wytrzymać, nie? No, no. To już wolą żreć ryż i żłopać ryżówkę przez resztę swoich dni. Nawet jeśli tak samo będą kopać rudę, no to wolą to niż, wiesz, niż tutaj tyrać. No poza tym, wiesz, no, niektórzy wolą spać na twardym gruncie i jeść ryż tylko po to, żeby móc sobie powiedzieć, że są wolni. Są w kolonii, tak nie są. Pod magiczną barierą, no ale wiesz, lubią mieć takie poczucie, tak, że jak nie ma nad nimi żadnego takiego bladłyna, to że wszystko się zmieniło nagle. No i siedzą. No oczywiście, jasna sprawa, niektórzy wierzą, że plan magów wody się uda i że uda się wysadzić barierę. To są ci, wiesz, to z misji tam są. Że oni tu pracują na nas. No, tak. I że tutaj nas zbawią i zniszczą barierę. No ale... No dobra, dalekosiężne plany dalekosiężnymi planami. Czy ja coś znalazłam, jak sobie zrobiłam obchód, czy jesteśmy w stanie coś zwinąć? No wiesz, co jest na targowisku, co jesteś w stanie zwinąć prawie wszystko, jeśli się postarasz, pytanie, co chcesz zwinąć. Czy broń, czy ubranie jakieś dobre, czy jedzenie, czy kosztowności, mikstury, bagienne ziele, narzędzia, jakieś wszelkiego rodzaju jakieś brzytwy, przybory osobiste. Co by było najłatwiej zwinąć z tego wszystkiego, co mogę zaproponować Alefowi, tak żeby to miało sens, nie? Że nie mogę zwinąć jednego miecza, no bo jak my się tym podzielimy, nie? Mhm. No coś, co łatwo potem odsprzedać, że nie jest aż tak bardzo rozpoznawalne, albo gdzieś można puścić z powrotem, albo odsprzedać. No, dobry alkohol zawsze w cenie. Zawsze ma dobre wzięcie. Kosztowności, jakaś biżuteria. Tego nie ma super dużo, bo na to jakoś nie ma wielkiego wzięcia. Ale jakieś zdobione przybory osobiste wszelkiego rodzaju. Może biżuteria, może się trafić, może jakiś magiczny pierścień, coś takiego, to się zdarza czasem. Tak jeszcze raczej magowie tym handlują, ale na targowisku... Dobra, jest gdzieś jakaś jedna sztuka magicznego pierścienia. Dobra, może ale... Więc może gdyby się udało. Jak już tak, dalekosiężne plany dalekosiężnymi planami, ale bez niczego to się nie opłaca do tego nowego obozu. Tam jest taki handlarz, który chyba pewnie go kojarzysz, on ma takie kosztowności różne i tak dalej. Może byśmy coś tam zwinęli i jak to opchnę w nowym obozie, to dzielimy się 60 do 40. Niech stracę. To ja się narażam, idę do nowego obozu. Niech stracę, bo cię lubię. Zależy jakbym miał ci pomóc w tym. Pomóc mi to zwinąć, tak? Zróbmy to razem, jak zwykle. No dobra. Dobra. Dopłaca ci się, nie? To zaraz zobaczymy, jak to się skończy. Dobra. Próbuj, tak? Dobra, no to idziemy tam ogarnąć. Ksiądz też odwraca uwagę standardowo, jako dedykowany do tego Arnold, człowiek od brudnej roboty, od chwytania za rzeczy. Tak. To ja sobie rzucę na... Rzuć sobie na trudność 15, ale może na adwentę, czyli jedną kość więcej. Mhm, to mogę dostać drugą kość, tak. Bo mam tu... A ty masz... Kradzież na jeden. Kradzież kieszonkowa. No tak, mam na jeden. Aha, dobra, czyli to sprawia, że nie masz... Okej, okay. Dobra. Dlaczego mam dwie właściwie, skoro nie mam... Bo masz... Wyższy wynik wybierasz. A, dobrze. Wyższy wynik, tak. To nie ma rudy. 20. 20. Znaczy plus tam zręczność i tam. Ja jestem dobrym złodziejem chyba. Czyli w sumie będzie, bo to była zręczność i kradzież kieszonkowa, tak? Czyli 25 w sumie. No bo my to się nie dodaje. Czy to się nie dodaje? Okej, okay, dobrze. Nie, my to się, czekaj. Nie, bo nie ma punktów. Nie dodaje, czyli 24, dobra. 24. Dodaje się współczynnik, tak. Dobra. 24. Dobra. Pierścień magiczny.
jest twój. Po chwili, czy tam, wiesz, jakiś czas później przymierzasz go sobie na palcu. Jest to pierścień... A, rzucę sobie. Jest to pierścień percepcji. Odrobinę wyostrza zmysły, oczyszczając, zwiększając koncentrację, wyostrzając zmysły. Działa, dodaje plus jeden do percepcji. Podczas kiedy się go nosi. W tym świecie panuje zasada z D&D, że magia działa po jednym pierścieniu na rękę. Jakby co. Wiadomo. It is known. Tak, a propos, i to może być bardzo sporo rudy. I przy okazji, skoro 20, to może jakaś ekstra ruda. To może sobie 2K20 na bryłki rudy. 17 i 3. 20 bryłek rudy. Albo w bryłkach rudy, albo w jakichś drobnych towarach, które strasznie łatwo sprzedać. I mamy bryłę, czyli możemy się na pół podzielić z moim przyjacielem, tak. Alefem. Tymi bryłkami, tak? No tak. A pierścień, no to wiesz... Pierścień biorę, sprzedać go tak. Do tego, no tak, a bryłkę rudy od razu. Dobra, to dopiszę sobie dzisiaj. Okej. Okay. Zapisałam, jaki mamy pierścień, bo zapomniałam. Tak, czyli tak Arnold spędza wieczór. Kendall spędza wieczór, jak ćwiczy. Kendall najpierw, bo Kendall ma jakieś trzy rzeczy do zrobienia. Pierwsza jest taka, że ćwiczy. Czyli to mnie kosztuje 50, czy jeszcze jestem ciągle... Nie, do 6 powiedzmy. Do 6 punktów walki jest w ramach tych 50. Wezmę sobie nawija z punkta, bo muszę najpierw mieć... To będzie 6. Druga rzecz, jaką Kendall idzie, to idzie na zakupy. Kendall sobie kupić lepszą broń, może zbroję. Bo mam te 670 i pora je jakoś zainwestować w przeżycie. To może sobie na końcu będę przyglądał przy scenie kogoś innego, żeby tego nie odgrywać, chyba że... Jasne. A... Czekaj, gdzieś tu były. A, nawet mam. Dobra, no. Trzecia rzecz to Kendall idzie do Diego. Zrelacjonować mu bardzo oględnie, tak przy okazji, nie na zasadzie takiego raportu, kiedy go gdzieś tam spotka, to powie, a byłem... Pewnie już wiesz, ale byłem u Gomeza. No, żyjesz. To jakiś sukces. Co? Chyba tak. Ale nie masz po sobie czerwonych barw starego obozu. No nie, nie. Gomez ma jeszcze dla mnie zadanie. Prawdę mówiąc, to ja się gubię w tych strukturach i nie wiem nawet, czy mogę ci o nim mówić. Nie chciałbym tu zrobić fałszywego kroku. To jest taka szczera wątpliwość Kendala. To nie jest zadanie. Ja serio nie wiem. Nie sądzę, żeby Gomez powiedział, jeśli Gomez nie przyjął cię do swoich ludzi, to nie sądzę, żeby powiedział ci coś, co byłoby tak tajne, żebym ja nie mógł o tym wiedzieć. Brzmi rozsądnie, więc... W końcu zajmuje się ścieniami dla Gomeza. Brzmi rozsądnie, więc mówię mu, że... Gdyby Gomez cię przyjął, pracowałbyś dla mnie. No więc co? Mam się dowiedzieć czegoś o obozie na bagnie. Widocznie Gomez ma z nim jakieś ambitne plany. Tak się szczęśliwie składa, że mam już pomysł, jak się tam wybrać i zdobyć o tym obozie trochę wiedzy. Ruszam o świcie. Życz mi powodzenia. Tyle. Ha. No proszę, no dobrze. No to powodzenia. Mam refleksję o tym, że intuicja Gomeza może nie jest taka wybitna, którą mnie delegował do obozu na bagnie, ale nie komentuję tego do Diego, bo widzę, że panuje pewien kult jednostki tutaj w kwestii Gomeza i nawet jeśli są tacy... Jest jakaś pewna wizja tego, kim jest Gomez, i ja nie chcę z nią dyskutować z Diego, więc nic nie mówię. I idę na zakupy. Chcę sobie kupić na pewno pewnie miecz, ale. A czekaj, Kendall, powiedz mi, bo ty przybyłeś tu do bariery tam z dwoma facetami, prawda? No tak. Jeszcze Arnold się swojego czasu starał o członkostwo. No to prawda. No i tutaj coś nie jest na bieżąco, wiesz co się o nim? Chyba się stara nadal, jest w obozie, nie wiem. Jemu się chyba spodobały te takie fach, wiesz, bardziej taki spod ciemnej gwiazdy. No ale wiem, że to też sobie cenicie, jeśli ktoś jest to dobry. Cenimy to sobie oczywiście, jeśli ktoś to robi. Wiesz, pracuję w ramach zespołu u ludzi Gomeza. Powiem tak, nie ręczę i nie chcę za niego ręczyć. Mam nadzieję, że nadal trzyma się rozsądnej ścieżki. Ale to człowiek... Człowiek bez kręgosłupa, wiesz, taki... Jakbyś go spotkał, to przyślij go do mnie. Dobrze. Chyba, że ja znajdę go wcześniej. W porządku. Ale jakby, nic mu nie grozi, jakby co, jasne? Nie wiem. Nic zresztą jeszcze nie zrobił, póki co. To co, Diego? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Oby. A czemu Gomez cię posyła na bagno? Jeszcze raz?
żebym się czegoś dowiedział o obozie na bagnie. Kiedy się czegoś dowiem, to tą wiedzą się z nim podzielił. Mówił to w kontekście jakiegoś planu, który ma i mówił to dość jasno, ale jaki to plan, tego już nie mówił. Wyraźnie jest zainteresowany tematem, więc no postaram się spełnić jego oczekiwania i dowiedzieć się czegoś, co uznam za ciekawe. Widać, że to człowiek, którego trudno czymś zaskoczyć albo zaspokoić jego ciekawość, no ale zobaczymy. Może mi się uda. No dobrze. No to raz jeszcze powodzenia. Dziękuję. I ruszam na targowisko. Zobaczyć, co jestem w stanie kupić, nie wydając wszystkiego. To... Na pewno chcę sprzedać swój kiepski miecz i chcę sprzedać kilo. Wiem, że to będą grosze, ale nie ma co... Kiepski miecz i kilo. Tak. Kiepski miecz jest warty 100 w kupnie, więc w sprzedaży, znając gry komputerowe, pewnie dużo mniej. Tak. Czy domyślnie połowę? Może to byłoby... Zróbmy połowę. Czyli 50 i połowę z 25 to będzie... Wiecie, jakby kilofy, dobra. Kilofy są specjalnie mało warte, bo jest ich mnóstwo. Mm-hmm. Dobra, kiepski miecz trochę też, bo to jest... On jest kiepski... Jest... Kiepski miecz, bo nie jednoręczny. Dobra, to zróbmy... Bo Albert chyba sprzedawał za 5 rekruty kilof bodajże. Mhm. Bardzo mało. To miecz weźmy za 30. Czy razem 35. 35, dobrze. Tak. Spoko. No to wszystko to mogę wtasować do tej talii. I masz całą talię broni. Plus jeszcze te rzeczy. W sumie wszystko tak naprawdę poza, może poza zdobionym mieczem jest dobra, w puli i to. O, spodnie z wojny w Wietnamie. Albert? Albert? Tak sobie, czekaj, próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze nie miałem czegoś do załatwienia, ale nie, Albert idzie spać. Idzie spać? Do domu Kendala. Nie, tfu, do domu Arnolda. Przejęzyczyłem się, do domu Arnolda. Arnold, jeszcze jedna noc. Jutro o świcie ruszam, wiesz. No dobra. No, dzięki. Idę spać. A masz bagienne ziele? Nie, nie mam. Dobra. Przecież ty nie lubisz zapachu bagiennego ziela, co? A teraz chcesz nagle palić, nie, tak? Nie, nie chcę, tak się pytam. No to pukanie wieczorne jeszcze w domu Arnolda. Zakładam, że śpisz jeszcze w domu, czy przed wieczorem, tak, czy już to, no, to, no. Pukanie. Diego. Okay. Arnold. Witaj, Diego. Witaj. Przyszedłem spytać, co tam u ciebie. Swojego czasu byłeś zainteresowany dołączeniem do cieni. Tak, jestem cały czas zainteresowana, tylko idzie mi trochę wolniej niż Kendallowi jakby... Tak, bo się stawiam, bo Kendall już, słuchaj, Kendall przeszedł test zaufania. Tak, wiem, że już był Gomez. No, a ty jak, chciałbyś stanąć przed Gomezem? Tak. Mówisz? Przecież też mógł mieć dla ciebie zadanie. Bo słyszałem, słuchaj, słyszałem o tej sprawie z Dexterem. Dexter... Następnym razem w ogóle Dexter nie powinien wyręczać się aż tak bardzo do swoich prywatnych spraw, tutaj jakimiś testami dla przyszłych cieni. Ale udało ci się zdobyć recepturę. Tak słyszałem, to jest nie lada wyczyn, więc Dexter ma o tobie dobre zdanie. Świstak też coś o tobie dobrze wspominał. Jakaś tutaj przychylność się buduje. Powoli, ale chyba zacnego grona. Prawdaż? Rączka też mówił, że jesteś tutaj... Z Rączką całkiem... się dobrze dogadujemy. Dokładnie. Takie też miałem wrażenie. No słuchaj, miałbym dla ciebie zadanie. Test zaufania. Co ty na to? Dobrze. Ugadałem ze złym. Jest problem z Nekiem. Nek nie wrócił już od, w zasadzie od miesiąca. Nek był strażnikiem. Patrolował okolice areny. No i zniknął. Podejrzewamy, że wyruszył do nowego obozu. Znaczy tak podejrzewa zły. Ja nie jestem pewien. Nek był uciążliwy, prawda, ale
Nie wydawał mi się, żeby był to ktoś, kto mógłby zdradzić stary obóz. Ale chcemy to wiedzieć. Chcemy to wiedzieć, a nawet powiem tak, chcemy wiedzieć, co się stało z Nekiem. Jeśli byś go znalazł w nowym obozie, nie chcę ci mówić, co masz robić, ale wielu ludzi w starym obozie nie traktuje dobrze zdrady. Więc... Osobliwy zwyczaj. Cóż... Jeśli Nek faktycznie zadomowił się w nowym obozie, to może już nie wracać. I byłoby dobrze, gdyby nigdy nie wrócił. I także, gdyby nie został w nowym obozie, jeśli wiesz, co mi chodzi. Jakieś rady przed wyruszeniem do nowego obozu? Będziemy oczekiwać twojego powrotu. I to w miarę sprawnego. I zobaczymy. Zobaczymy. Obyś wrócił z jakąś albo z Nekiem, albo z czymś, co należy do Neka, czego Nek nie oddałby żyw, albo... No nie, wróć z którąś z tych rzeczy. Nie wiem, jak to zrobisz, no ale na tym polega test zaufania. Ile mam czasu? Im mniej, tym lepiej. W takim razie muszę odpocząć. Bardzo dobrze. No i powodzenia. Jakby co, ja ci kibicuję. Przydadzą nam się dobrzy ludzie. Dobrej nocy. Dobrej nocy, Diego. Ej, nie przejmuj się Bladwinem. Jakby co, słyszałem o tym wszystkim. Dzięki. Ja tylko chciałem powiedzieć wam, mistrzowi gry oraz telewidzom, że zakupiłem miecz strażnika. On ma wymóg siły 3, ale szczęśliwie tyle mam. Teraz myślę, miecz strażnika, czy on... Dobrze, mi daje i odbiera, to wiesz. No, dobra, bo on jest... Ktoś to jakby... Okej, dobra, pieniądze, dobra. Stary obóz i ruda to jest jednak ruda, więc... Może ktoś jest... miał stary zużyty, może kiedyś zgubił, ktoś już nie odebrał. Jakiś strażniku w sensie, bo strażnicy dostają trochę to z przydziału, natomiast jeśli chcesz za to zapłacić rudą, to spoko. Chcę, najwyżej sprzedam, jak dostanę drugi. Kupiłem sobie sztylet, bo dobrze jest mieć długą broń, z powodów takich pragmatycznych. I tyle sobie kupiłem. Wydałem na to tyle, że zostało mi 165 rudy, z czego jeszcze chciałbym napić się jakiegoś alkoholu i nieźle zjeść tą kolację, oraz kupić sobie zapasy na drogę, które już nie muszą być niezłe. W sensie zapasy na drogę zamierzam kupić bardzo praktyczne i takie jakieś proste. Na ile drogi? Podróżne. Dwa dni? Jeden dzień? Myślę, że na 3 dni na wszelki wypadek, jakby mnie w nowym obozie nie chcieli nakarmić. 3 dni. To całość 25 bryłek rudy, po 5 za dzień na podróżne i 10 za... Za tą kolację. Jakiś taki dobrze. Dobry kawałek ścierwojada. 25, tak? Tak. I, no to... I do popicia. Jakieś piwo do popicia. Dobrze, to schodzę do 140. A potem w miarę wcześnie i rozsądnie idę spać. Zamierzam dotrzymać ustalenia z Albertem i być rano pod bramą i ruszyć. Spodenek nie? Nie, bo to są spodnie kopacza. Brano mnie za kopacza. Kadar w takich sprawach jest bardzo konsekwentny, więc nie. Spoko. Ty z Wietnamu to są kopacze? Tak. Aha.